Często gracze mówią, że prawdziwa historia to im się wydarzyła nie dlatego, że programista ją tam włożył w grę, ustawił, zaprogramował, tylko prawdziwą historią było to, co się wydarzyło i co było niepowtarzalne. To, co się zdarzyło i nikt się tego nie spodziewał. Dlatego, że system gry to wygenerował w taki sposób, można powiedzieć, nieoczekiwany nawet dla twórców. I to w filozofii się nazywa własnością emergentną. I na przykład to pojęcie jest bardzo pomocne do tego, żeby to sklasyfikować to zdarzenie, które gracze rozpoznają sami, nie wiem, jadąc tramwajem, o tym opowiadałem, a my możemy to ładnie ułożyć. Więc taka, powiedzmy, natura klasyfikatora, jaką ma filozof, to się przydaje. Ja to dlatego przyszedłem, bo byłem... Dzisiaj przyszedłem dlatego, że byłem wcześniej, a wcześniej jeszcze byłem wcześniej, ale pierwszy raz przyszedłem, bo byłem zaintrygowany, tak można powiedzieć, co to będzie właściwie. A w tej chwili to ja myślę, że to już jest taki stały punkt dla każdego, kto się interesuje grami, w takim sensie, że chciałby trochę coś o nich porozmawiać, posłuchać. Teoretycznie to ja myślę, że to jest miejsce, w którym należy być. To wystarczy zobaczyć, jak wygląda internet. Fora internetowe są pełne setek stron ludzi, którzy dyskutują o grach, rozkładają je na najdrobniejsze elementy, analizują szczegóły. Ludzie po prostu, właśnie to dotyczy wszystkiego. Ludzie lubią, nawet jeżeli coś jest doświadczeniem, które sami sobie w pokoju fundują, to oni lubią o tym gadać później. Lubią to porównywać swoje doświadczenie z innymi. To jest, myślę, że należy naszej naturze po prostu. Znaczy, to już się od jakiegoś czasu dzieje. Jedyne, co trzeba było jakby zrobić, to pokazać to graczom, pokazać to ludziom, którzy nie grają, którzy nie mają, powiedzmy, nie byli na tyle zainteresowani, żeby sami tego specjalnie szukać, powiedzmy, w internecie. Więc taka impreza jest o tyle dobra, że ona pokazuje to tak zwanym masom. Bo absolutnie tego typu dyskurs o grach już od paru ładnych lat jest uprawiany i ma się bardzo dobrze, będzie się miał, myślę, jeszcze lepiej.